firma powstała z połączenia dwóch firm, części firmy DuPont i firmy Dow Agro. Obecnie w tym roku występujemy już pod tą naszą nową właściwą nazwą firma Corteva Agriscience. Do sadownictwa i do warzyw mamy sporo produktów. Takim nowym produktem, który jest do warzyw na dzień dzisiejszy, zarejestrowany już w ubiegłym roku, jest preparat Closer, który ma działanie rewelacyjne na mszyce i staramy się o rozszerzenie jego rejestracji do sadów, które mamy nadzieję uzyskać w najbliższym czasie. Oczywiście możemy mówić tutaj o wielu różnych produktach, które firma posiada, natomiast wydaje mi się, że taką nowością, którą tutaj firma posiada, jest podejście do potrzeb, które mają sadownicy, które są zgłaszane już od kilku lat. Mianowicie, kiedyś przy rejestracji, przy dostarczaniu produktu na rynek, ważna była na etykiecie, żeby był okres karencji, tego wszyscy przestrzegali, no i wtedy to wystarczało. Natomiast od kilku lat konsumenci, a wręcz firmy handlujące, handlowe, sprzedające owoce, warzywa, wymagają od ich dostawców, czyli od sadowników, produktów o wyższej jakości, tak to nazywają, czyli produktów, które posiadają w sobie maksymalnie 3, kiedyś było, mówi się o 2, a nawet teraz mówi się o 0 pozostałości, czyli o, które są wykrywalne w standardowej metodzie. I firma wprowadza taką nowość, wychodząc naprzeciw tego, że chce dostarczyć informacje właśnie sadownikom i warzywnikom w formie pisemnej, w formie ulotki, gdzie będą mieli opisane każdy z produktów zastosowany w odpowiednim terminie, kiedy będzie i po iluś tam doświadczeniach, jak on wychodzi, jeżeli chodzi o pozostałości, czyli o spadek poziomu pozostałości do granicy poniżej 0,01 mg na kilogram masy owoców, co powoduje, że to jest wtedy produkt jak gdyby niewykrywalny w danej metodzie od wykrywania pozostałości do sprzedaży, do handlu.